Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku naszego porannego grania, czyli Farming Valley. Moi drodzy, już tutaj jutro w następnym odcinku, znaczy, boże, co ja gadam, nie w następnym odcinku, następnego dnia wskoczy nam lato, w związku z tym, jak już też mam nadzieję, że słyszycie, leci właśnie letnia muzyka ze Stardew Valley, w tle oczywiście. No i moi drodzy, dzisiaj tutaj będziemy mieli na pewno bardzo dużo roboty i tutaj umówmy się, że głównie będziemy mieli to robotę. Głównie będziemy mieli dużo roboty na polu. Widzę, że tutaj nasz koleżka ładnie się zajął tutaj wszystkim. I wiecie co? Wy mi tutaj pisaliście, że ktoś gdzieś tutaj w którymś z tych domków miał jakieś nasionka, które ja powinienem mieć. Nie jestem pewny, czy aby na pewno gdzieś tutaj, ale zaraz się wszystkiego dowiemy i zobaczymy. Przejrzymy sobie tutaj wszystkie skrzyneczki. Mam nadzieję, że coś tutaj będą jednak mieli. A, tu nawet nie wejdę, to chyba może na piętrze? Chyba, że w którejś z wiosek, w których byliśmy. Też tak może być, moi drodzy. Ale zaraz zobaczymy. Tu mają chlebki. No i chyba to by było tyle, jeżeli chodzi tutaj. No, raczej tak. Dobra, czyli my tutaj tak na dobrą sprawę nic więcej nie zrobimy. Nic więcej nie mamy, nie posiadamy. Także myślę, że... No najważniejszą rzeczą będzie się po prostu dzisiaj wyspać. Wyspać się ładnie, żeby mieć siłę do roboty w dniu następnym. No i tutaj, jak już mówiłem wcześniej, na pewno tutaj te pola wszystkie zmienimy. To raczej na pewno nam nie wyrośnie, więc już nawet tego nie będę podlewać. Chociaż mam wrażenie, że coś mi się zmieniło z czasem, ale mogę się mylić, mogę się mylić. I jeszcze kwestia jest, słuchajcie, motyki. Gdzie my mamy tą motykę z moda? Mamy zwykłą. Ale nie mamy innej. Albo jestem ślepy. Chyba, że ona nam się skończyła. Poczekajcie, przeszukajmy jeszcze skrzyneczki tak na szybko. Mam niestety dziwne przypuszczenie, że może... A, nie, to nie jest to. Ulala, moment. A, zobaczcie, mamy ją tutaj już na wykończeniu, ale jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli zrobimy zwykłą, możemy poprosić naszą koleżankę o to, żeby zostało to przez nas zrobione, więc myślę, że na pewno to zrobimy, uczynimy. Kasa też chyba jakaś dzisiaj jeszcze powinna wpaść, więc idziemy spać. I zobaczymy. Pierwszy dzień lata. Jej, summer, pierwszy dzień. I jak widzicie, tutaj nam wszystkie rzeczy niestety uschły, więc tutaj nic z nimi więcej niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale bardzo dobrze, że jest lato i mam wrażenie, że jakby się troszeczkę kolory zmieniły. Nie wiem, może się mylę, ale chyba tak to działa. Dobra, czy ja mogę to ściąć? Dobra, możemy to ściąć, więc tutaj, słuchajcie, i tak by nam to nie wyrosło, więc nawet nie kombinujmy i nie ogarniajmy czegokolwiek, bo nie, po prostu najnormalniej w świecie nie wyszło. Myślę, że tak, od tego zaczęliśmy, myślę, że jeszcze na pewno sobie ogarniemy motyw ze zwierzakami, żeby, wiecie, one tutaj były szczęśliwe, jak tylko mogą być. A gdzie jest... A gdzie jest kurczak? Dlaczego on wyszedł? Nie wiem, co tu się podziało, ale widzę też, że krowa nie ma żarcia, a kurczak stąd wyszedł. Chicken! Ty sobie żartujesz ze mnie teraz, chłopie? Jajka mi nie zniosłeś, widzisz? Jakiś ty niedobry jest? Proszę tu zostać. Ja myślę, że my na pewno, słuchajcie, będziemy musieli tutaj coś nieco ogarnąć dla zwierzaków właśnie, bo mam dziwne wrażenie, że one będą nam niestety uciekać. Dobra, teraz tak, mam kilka motyk zwykłych, mam nadzieję, że będziemy mogli je sobie wymienić na te nowe. W sensie na tą nową z moda normalną. Tylko, że najpierw to ja bym tutaj musiał zrobić mały porządek. Tu mamy chicken feed, to chyba fooder po prostu dla krowy nam się przyda, bo to jej się chyba żarełko skończyło. Oczywiście kurczak na razie je... O, jest jajko! Dziękuję. Idealnie, sympatycznie. No dobra, elegancko na razie jest póki co. Także myślę, wydawało mi się, że wiecie, ucieknie nam, a tu się okazuje, że jednak nie. Dobra, moment, jeszcze jajko tu zostawmy, a całą resztę sobie posegregujemy. Dodatkowo też dobrze byłoby tutaj to wszystko pozamieniać w zwykłe bloki, więc do tego, no właśnie, przydałoby nam się, czekajcie, pozostawiamy tutaj te rzeczy. One nam się na pewno nie przydadzą. To na razie może sobie tutaj zostać. Mam tą motykę, mam nadzieję, że będziemy mogli ją w razie czego wymienić. Jestem też bardzo ciekaw, kiedy będziemy mieli możliwość update'u i naprawiania innych rzeczy. Znaczy, upgrade'owania właściwie, aniżeli naprawiania. No i teraz kwestia jest tego pola. Powiem wam szczerze, że ja nie znam jakoś szybszej metody na to, żeby to pole w jakikolwiek sposób naprawić. Wydaje mi się, że chyba najłatwiej byłoby albo po prostu to wykopać,
i zakopać, albo właśnie tak jak teraz, że stawiamy po prostu klocka. No musimy tu zrobić mały porządek, ponieważ tutaj właśnie chciałbym pociągnąć dalej naszą farmę. Szkoda, że w sumie tego nie zrobiliśmy wczoraj, bo mieliśmy jeszcze trochę czasu. Ale wyszło jak wyszło, niestety. Ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I moja ukochana piosenka, naprawdę. Uwielbiam nad życie. Nie wziąłem żadnej łopaty ze sobą, więc kurde, szkoda. Albo wiecie co? Może faktycznie to wykopmy? Wydaje mi się, że wykopując to będzie znacznie szybciej, aniżeli mielibyśmy to, kurczę, ręcznie nastawiać, zastawiać i tak dalej. Dobra, jest godzina 10, więc musimy powolutku też skupić się tutaj na kupnie nasionek. Oczywiście wiadomo, im więcej tego też kupimy, tym będziemy mieli większy problem, jeżeli chodzi o podlewanie tego wszystkiego. Dlatego też bardzo bym chciał, żeby tam już nam się ogarnął motyw z bodajże chyba z gildią kopalnianą, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wydaje mi się, że tam chyba możemy albo u kowala, czekajcie, zaraz do niego pójdziemy, zobaczymy co on w ogóle tam ma do kupienia, bo gdyby udało się zrobić sprinklery, nie ukrywam, że byłoby sympatycznie idealnie, bo byśmy mieli i można byłoby może trochę ich zakupić, jeżeli by się oczywiście udało, bo to nie dość, że nam by było łatwiej, to nie musielibyśmy latać jak ten debil i wszystkiego podlewać, prawda? Dobra, tu jest 9. Dobra, jest idealnie, jeszcze jeden mamy w bonusie, ten, który został. No dobra, to wiecie co? Pójdźmy może pierw tutaj do niego. Zobaczymy, czy on coś tutaj faktycznie ma. Dzień dobry. Sklep. Ma, słuchaj... A nie, to nie jest motyka, dobra. Ale wiecie co? Ja nie widzę, żeby on tutaj miał truck parts. On tutaj nie ma czegoś takiego jak sprinkler. Niestety. Dobra, ale wydaje mi się też, że ten drugi budynek został wybudowany już. Oczywiście, że tak. I tutaj mamy Brandona. Co ty masz? Mine floor, mine ladder. Aha, dobra. Mining backpack. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Co to jest? Save dynamite. No to powiem wam szczerze, że tutaj trochę ciekawych rzeczy podchodziło, będę z wami szczery. Wydawało mi się, że było tego mniej. A co ty masz w skrzyneczkach? Masz stona? No dobra, może nie będziemy mu tutaj za bardzo jakoś grabić, ale nie ma sprinklerów. Także nie wiem, gdzie je możemy zdobyć. No ale to mniejsza z tym. Okej, dobra, słuchajcie, to idziemy w takim razie zobaczyć, jakie mamy dostępne teraz nasiona i wszystko inne tutaj w sklepie General Store. Tylko musimy zajść do tej kobitki chyba, bo to ona miała, sprzedawała, jeśli się nie mylę, a tu jej nie ma. O kurde, ale spadliśmy. Czekajcie, tu jest Jenny, to u Jenny? O, jest, shop. Mamy onion seeds, mamy tomato seeds, corn seed, grass seed, no grass to tak średnio, wet seed, industrial hemp seeds. Wiecie co, wielka szkoda, że ja muszę kupować te nasiona, nie mogę użyć tych, które mam. To jest tak troszeczkę, wiecie, kiepsko, powiem wam szczerze, no ale co nie zmienia faktu... To jest jakiś wire controller, okej, okay. Engineer's workbench, a może słuchajcie, to ktoś z nich tutaj ma... Ale widzę, że chyba nie, Beesmoker Scoop, Packing Tape, Upgrade Template. Właśnie, może ona to ma, Multimeter. Diamond Soul. No nie, ona słuchajcie, tutaj nic nie ma. No ale dobra, biorąc, korzystając z okazji, ja myślę, że wiecie co. Tylko teraz tak, żeby z tym nie przesadzić. Kupimy 5 tego. 15 dni, czyli dwa razy będziemy, czyli korna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy grass seeds, to też nie, tomato, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8 kupmy, bo to troszeczkę lepiej nam pójdzie i tak na dobrą sprawę to jest tyle, bo tutaj nic więcej nie jesteśmy w stanie kupić, czy nie mamy, no nie powiedziałbym, żeby to była jakaś, wiecie, duża ilość przeróżnych no, takich roślin, no ale wiadomo, lepszy ryc niż nic. No dobra, to teraz tak, pójdziemy sobie jeszcze tutaj i ja bym chciał wymienić sobie tą motykę. O właśnie, wymieniła nam, idealnie. Dobra, i teraz jak to tutaj jest, jeżeli chodzi o te nasze drzwi? Tutaj byśmy, słuchajcie, sobie pocisnęli taką drogę, więc to by wypadało tak na dobrą sprawę. O, mamy zmęczenie.
To zaraz będziemy musieli się tym zająć. No słuchajcie, dzisiaj definitywnie nie będziemy na razie nic budować, nic nowego ogarniać. Musimy po prostu nabrać sił, zrobić to, co mamy do zrobienia i zabierzemy się za coś innego. Dobra, zjem sobie 2 steki. Ale powiem wam tak, pieniędzy to mi jeszcze kurde dużo zostało. I teraz w ogóle, czekajcie, jak mamy to... To powiedzmy, że ja sobie tutaj wyznaczę takie linie. I teraz tak, myślę, że moglibyśmy spokojnie zacząć już od tego... Odtąd właściwie. Dobra, i to by było pierwsze. Myślę też, że to wszystko sobie, wiecie, posegregujemy po prostu, więc może zróbmy to w ten sposób, że będzie na pewno... zważywszy, że każdego mamy po 5. To jest 3, 4, 5. Tu w sumie dosyć mocno to wyrównaliśmy, powiem wam szczerze. No dobra, mamy 5, 5 i teraz tak, tutaj zróbmy dokładnie to samo. Też zróbmy po 5. Zastanawiam się, wiecie co, czy jest sens też hodowania tej... Znaczy wiadomo, zboże i wszystko, no na chlebach można naprawdę dużo zarobić, więc w sumie też moglibyśmy się tym zająć. Ale myślę, że na razie skupimy się tutaj głównie na tych właśnie plonach, jeżeli chodzi o daną porę roku. No dobra, to na razie to mamy, więc teraz tak, mamy tutaj corn i mamy onion, więc myślę, że tak, cebulkę sobie posadzimy z tej strony. Sympatycznie, wszystko ładnie posadzone. Tutaj posadzimy kukurydzę. Nie wiem, czy kukurydza rośnie kilka razy. Domyślam się, że pomidory raczej na pewno będą rosły po kilka razy, no bo to wiadomo, ale mogę się mylić. No dobra, i wiecie co, od razu to podlejemy, żeby w razie czego nie być gdzieś tam stratnym, gdyby się coś podupiło. Ale z drugiej strony, wiecie co, moglibyśmy kurde faktycznie trochę więcej tych rzeczy jeszcze kupić. Bo to jednak idzie tak, jak idzie. Zastanawiam się też, czy ewentualnie te wszystkie trawy, czyli zboże i tak dalej, czy to też byśmy musieli, kurczę, podlewać? Bo to mnie też trochę zastanawia. No dobra, mamy to zrobione w ten sposób i teraz tak, pomidorów, słuchajcie, mamy aż 8. Dlatego tutaj może byśmy to zrobili troszeczkę w innym... W innym sposobie, na zasadzie na przykład takim, żebyśmy sobie zrobili to o w tą stronę, tutaj 2, z tej strony również byśmy zrobili 2. Nie, to jedno za dużo, zaraz naprawimy błąd. No, już jestem zmęczony! O kurczę, no ale musimy się, słuchajcie, troszeczkę też śpieszyć, bo widzę, że czasowo... Zaraz nam się skończy dzień. Dobra, mamy kurczaka, to zjedzmy kurczaka. Chociaż powiem wam szczerze, że zobaczcie, to i tak nam już aż tyle nie daje, ile byśmy tego chcieli. Kurczę. Dobra, zjedzmy baked potato. Dobra, teoretycznie mamy uzupełnione na maksa. No dobra, to nam będzie na spokojnie tutaj wszystko rosło. Tutaj zrobimy, słuchajcie, kolejne, no bo mamy tego aż 8, więc musimy coś tutaj pomyśleć. No i zastanawia mnie jeszcze ta trawa cała. To mnie też zastanawia, jakby to tutaj wszystko zrobić i ogarnąć. No dobra, i tutaj sadzimy sobie pomidorki. Cyk, cyk, cyk. Ja w ogóle zastanawiam się, wiecie co, czy nie lepiej by było może jeszcze więcej tego dokupić? Kurczę, przecież my i tak mamy dużo kasy. A uwierzcie mi, znaczy uwierzcie mi, wiecie, to się i tego i tak się tak szybko... To się dosyć szybko i tak podlewa. Co prawda życie wtedy, znaczy nasz poziom głodu schodzi bardzo szybko. Ale co nie zmienia faktu, że i tak wcześniej mieliśmy znacznie więcej tego wszystkiego. Pomidory, tak jak już mówiłem wcześniej, domyślam się, że one będą nam rosły w sensie kiściami cały czas, bo na to tutaj, na tym to polega. Ale co do cebuli, to nie jestem pewny. No i dobra, no i słuchajcie, zasadziliśmy tak na dobrą sprawę wszystko. To mnie najbardziej, kurczę, niepokoi, że nie dostajemy, słuchajcie, pieniążków za TT. No ale cóż, no tutaj nic z tym tak na dobrą sprawę niestety nie zmienimy. No i zobaczcie, i tutaj sobie zrobimy taką ładną drogę wykopaną. Czy łopata mi się... niszczy się? Dobra, okej. Mamy, weźmiemy sobie następną i sobie też tutaj wszystkie te pola ładnie potegujemy dookoła. A, tu będziemy i tak musieli zaczekać, aż wyrośnie nam trawa. To wiecie co, tyle ile mogę to zrobię, mam nadzieję, że w tej reszcie ta trawa zarośnie, więc może zostawimy sobie tutaj ten środek jako tako, żeby został.
Też tam już nie musimy, dobra. Tylko, że widzę też, że będziemy musieli, moi drodzy, tutaj ogarnąć sobie pewien motyw, jeżeli chodzi o jakieś latarnie. Coś w ten deseń. Więc to też nie będzie taki hop-siup do przodu, ale myślę, że na spokojnie. Dobra, i tutaj no wystarczyło nam łopaty, widzę, na wszystko ładnie. No i super, tu będziemy musieli tylko poczekać, aż ta trawa porośnie, bo w innym wypadku może być kiepsko. No i słuchajcie, tutaj na pewno będziemy też to w jakiś tam sposób rozbudowywać dalej, tak? Także nie martwcie się o to, że na razie jest tak jak jest i wygląda tak, jak wygląda. Natomiast na pewno będziemy tutaj coś więcej kombinować, żeby to właśnie jakoś, wiecie, fajnie sobie ogarnąć. Tutaj myślę, że się jeszcze jedno pole by spokojnie zmieściło, więc można byłoby w razie czego coś tutaj zrobić. Myślę, że moglibyśmy też w sumie może nawet więcej kukurydzy jeszcze taką tutaj jedno, żeby, wiecie, to pole tak wyglądało całkiem fajnie. No nie wiem. Tylko, że to byśmy musieli tak przesunąć. Chociaż nie, tu moglibyśmy... A nie, dobra, bo to jest nieregularnie totalnie, dobra. Także na spokojnie. Nic nas na razie nie śpieszy. Czasowo się myślę, że z tym wszystkim wyrobimy. No tylko właśnie pytanie jest, czy robić więcej, czy nie. No dobra, na razie może niech to nam nie tak chciałem. Dobra. No i tutaj na razie wszystko jest w porządku. Także słuchajcie, nasza farma myślę, że na razie nie wygląda może jakoś tak super, wiecie, owocnie i tak dalej, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że aż takiej tragedii nie ma. Dobrze, teraz tak, ja bym chciał w ogóle, wiecie co, wezwać naszą koleżankę, bo zastanawiam się, czy my coś od niej, czegoś od niej nie dostaniemy, czy coś w tym stylu. Dzień dobry, you've done a remarkable job of bringing this town back together. I'm really happy to see it growing. Permanent home. A właśnie, ona, słuchajcie, teraz mamy dla niej zadanie, że musimy wybudować dla niej to jej magiczne takie jeziorko, które ona tam będzie chciała, żeby zrobić. Więc myślę, że też będzie można to zrobić, natomiast wiecie co, ja bym je zrobił może tutaj gdzieś w tych drzewach, żeby, wiecie, to miało tak troszeczkę taki mistyczny wydźwięk, coś w tym stylu. Myślę, że też by było fajnie. Dobra, natomiast teraz tak. Na razie pozbieramy sobie też te rzeczy, które tutaj nam standardowo się poogarniały. Wy mi też coś tam widziałem, pisaliście, że młotkiem mogę to rozwalać. I że dostanę z tego jakieś przedmioty inne. Ale nie, widzę, że to samo mi wylatuje. Ciekawe. Chyba, że pisaliście o tych dużych. Dobra, tu gdzieś była chyba duża kłoda, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż poczekajcie, spróbujmy. A to się bardzo wolno niszczy. To chyba nie do końca jest tak. Chociaż nie wiem. Dobra, mamy kolejne, widzę tutaj hempa. Oho, już widzę jakiś pająk mi tam lata. Świetnie, sympatycznie, dzień dobry. O nie. Nie, Baśka, nie. No dobra, zniszczmy sobie tu. No ha, no i ona już się mną zainteresowała. Świetnie. Oj, koleżanko, ja się tak nie chcę z tobą bawić. Dobra, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby pójść chyba spać do łóżka. Chociaż mam łuk w sumie. Bow nam podskoczył na trzeci poziom. Mogę coś tu fire, frost, poison. Fire, oczywiście, że fire. No dobra, i Baśka nasz hita strzała została pokonana. O, tu mamy jeszcze, o. To są, nie, to nie, też nie są te duże takie kamyczki, okej. Okay. No dobra, zombiak do nas próbuje dostrzec, ale nie będziemy tutaj się z nim zabawać. Słuchajcie, tu mamy jeszcze kupę miejsca na jakieś, na większe jakieś ilości czegokolwiek, więc tak jak mówię, moglibyśmy to, słuchajcie, spokojnie sobie powiększyć i może jakieś takie, wiecie, większe rzeczy pomyśleć tutaj, kurczę. Ale to na spokojnie, to na spokojnie. Słuchajcie, chociaż z drugiej strony pieniędzy, moi drodzy, i tak mamy tyle, że na spokojnie myślę, że wystarczy na to wszystko. Więc raczej tutaj nie powinno być problemu. A co do tego jeziorka jej, ja myślę, żeby je zrobić tutaj koło tego drzewa. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie się tutaj wkomponuje. Byłoby mi niezmiernie miło i przyjemnie, gdyby to się oczywiście udało. Dobra, krowa i kurczak sobie ładnie tam sympatycznie żyją. Także cóż, ja myślę, moi drodzy, że my na dzisiaj możemy sobie zakończyć, bo tutaj, jak już mówiłem wcześniej, nic więcej i tak nie zrobimy za bardzo. Jeszcze tylko podrzućmy tutaj rzeczy, te, które są do sprzedania.
No i co? Pole mamy zrobione, więc słuchajcie, jeżeli macie dla mnie jakiekolwiek rady co do tutaj, no to macie cały weekend na to, żeby mi pisać do niedzieli, no bo na poniedziałek nagrywamy odcineczek. Więc jeżeli, tak jak już mówiłem, rady jakieś są, śmiało piszcie, postaram się do nich dopasować i myślę, że coś pokminimy. Natomiast tak na dłuższą metę, to ja już wiem na pewno, że będziemy musieli kupić nieco więcej wszystkich roślin jeszcze i je dodatkowo zasadzić, bo z podlewaniem nie mamy problemu, a przydałoby nam się nieco jeszcze więcej pieniążków, żeby wybudować też inne budynki. Także cóż, ja za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapka, komentarz, subskrypcja. Słyszymy się w kolejnym odcinku już w środę. Trzymajcie się, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!